Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. Bardzo wielu subskrybentów, którzy doszli do mojego kanału, doszli ze względu na Dagmarę Kaźmierską, czyli po prostu temat tej kobiety interesuje. Dlatego postanowiłem nagrać kolejny materiał o Kaźmierskiej, a fanów typowo kryminalnych spraw teraźniejszych, czy może przeszłych lub zaginięć zapraszam na środę, tam już wtedy na pewno wrzucę coś, co zadowoli fanów kryminalnych spraw. Chociaż Dagmara Kaźmierska swoją kryminalną przeszłość także posiada, a zresztą to już każdy wie. Za każdym razem, kiedy czytam jakiekolwiek informacje na temat Dagmary Kaźmierskiej, ciągle gdzieś przychodzi ten szok, w którym nie potrafię się odnaleźć. Nie rozumiem po prostu, jak to jest, że media dalej po prostu, że tak powiem, boostują tą kobietę. Ona co prawda prowadzi tam ten swój, na Instagramie ten swój fanpage, ale to nie zmienia faktu, że wpisując frazę Dagmara Kaźmierska możemy znaleźć naprawdę bardzo dużo informacji dotyczących jej życia. Ja na przykład nie mogę się doczekać artykułu, w którym przeczytam, że Dagmara Kaźmierska zjadła buraczki i była w szoku, kiedy po oddaniu kału po prostu był innego koloru. I powiem wam, że nie zdziwiłbym się, gdybym przeczytał kiedykolwiek taki artykuł, bo media naprawdę są coraz bardziej głupie. Przeczytałem pewien artykuł, w którym po tytule spodziewałem się, że ktoś napadł Conana, czyli syna Kaźmierskiej. Artykuł brzmi: tak potraktowali syna Kaźmierskiej, gdy pojawił się w Warszawie. Sprawca zbiegł, a Conan potrzebował pomocy. No i w pierwszym momencie ktoś by pomyślał, kurczę, został napadnięty chłopak, może ktoś go pobił, może ktoś, nie wiem, coś mu ukradł, może mu groził. Dlatego wchodzimy w taki artykuł, żeby przeczytać o tym, że Conan miał stłuczkę. Jakiś nieznany facet, który oczywiście uciekł z miejsca zdarzenia, bo pewnie się wystraszył potężnego Conana, uderzył w samochód Conana i na tym zdjęciu, który Conan tutaj przedstawia, oczywiście wy go nie widzicie, ale już podeślę wam link do strony światgwiazd.pl i tam możecie sobie zobaczyć, jeżeli w ogóle kogoś to interesuje, że Conan trzyma w ręku tablicę rejestracyjną troszkę, troszkę bardziej niż troszkę wygiętą, no i napisał: oj, Warszawa. I tak to się właśnie w tej Warszawie dzieje, że biedny Conan nie może wyjechać spokojnie na ulicę, bo ktoś go puknie i potem chłop musi to wrzucać na swoje social media. Nie będę czytał tutaj komentarzy, akurat są tylko dwa komentarze, ale jakieś panie napisały tutaj bardzo brzydko na temat jego ulubionej mamusi, także nie będę tutaj cytował, no bo chyba każdy wie, co tam może być. Kolejny artykuł, jaki znalazłem, to jest Vox FM i tutaj taki fragment, który mnie rozwalił. Posłuchajcie tego. Dagmara Kaźmierska z dnia na dzień zniknęła z mediów. Odsunęli się również od niej jej znajomi. Obecnie kobieta nie utrzymuje bowiem kontaktu z Jackiem i Edzią. Sama natomiast na jakiś czas przestała udzielać się w sieci, niedawno wróciła do swojej aktywności w social mediach, jednak w tych udziela się nie tylko Dagmara Kaźmierska, ale i jej syn Conan. Ten podzielił się jakiś czas temu w sieci zaskakującą informacją, jednak tym razem nie chodzi o jego mamę, która była gwiazdą programu Królowe Życia. Conan poinformował bowiem, że bardzo mocno zadbał o swoją formę, od blisko 200 dni nie je słodyczy, śmieciowego jedzenia i nie pije słodkich napojów. Czuję się coraz lepszy i tego życzę również wam, a przede wszystkim zdrowia, spuentował Conan. Dagmara Kaźmierska w komentarzu nie kryła dumy: moje mądrości kochane. Ja pierdzielę, powiem wam, że to jest normalnie tragedia. Takie naprawdę artykuły robią się coraz bardziej głupie. I jestem w głębokim szoku. Dziwię się po prostu osobom, które popierają tą kobietę, tą kryminalistkę, która, przypomnę, już przypominam w każdym podcaście, dopuściła się sutenerstwa, była skazana, dla tych ludzi, którzy ciągle piszą pokaż dowody, dowody są w sądzie, miała wyrok, zresztą ona sama mówiła, że siedziała, no to jakich jeszcze chcecie dowodów? Goniec napisał 2 czy 3 duże artykuły na temat przeszłości kaźmierskiej, na temat tej mrocznej przeszłości kaźmierskiej, no i podał, że ci dziennikarze, którzy prowadzili tą sprawę, że dostali się do akt sądowych, do zeznań świadków i stąd wiedzą, za co Dagmara odbywała karę pozbawienia wolności oraz zeznania tych kobiet, które pracowały w jej klubie, co Dagmara im robiła, to, że biła kobietę w ciąży, po brzuchu, to, że kazała swojemu, no jak to nazwać, swojemu przydupasowi dokonać gwałtu, no i to, że była sutenerką, to już też mówiłem, także no wspierać taką kobietę, bronić jej, bardzo często też dostaję komentarze, naprawdę, które muszę przeczytać minimum ze 3 razy, żeby zrozumieć, o co tej przeważnie kobiecie chodzi, bo naprawdę, no błędy ortograficzne, no to jeszcze można jakoś tam przeczytać te zdania, ale jeżeli ktoś pisze tak nieskładnie, tak w ogóle, nie wiem, nie postawi przecinków, jedzie w ogóle ciągiem, te słowa jakieś czasami są dziwne, literki pozamieniane, to naprawdę muszę nieraz przeczytać 10 razy, żeby się kapnąć, o co chodzi. I nie wiem czasami, czy ktoś mnie chwali za ten materiał, czy po prostu ktoś po mnie jedzie. A przeważnie jak ktoś pisze w taki sposób, no to po mnie jedzie, bo nieraz na końcu uda się napisać usuń kanał, usuń kanał. Dagmara jest w porządku, a ty masz na nią chęć. Takie też komentarze ostatnio były. Oczywiście to, że nie doczekaliśmy się od kwietnia, od maja w sumie, liczmy od maja, no bo w kwietniu wybuchła afera. Kobieta musiała się przygotować do nagrania oświadczenia. No i czekamy do dzisiaj, mamy już, no już prawie wrzesień, a oświadczenia nie ma. Kobieta zachowuje się, jakby po prostu nic się nie stało. Na stronie faktu ludziefakt.pl jest artykuł z 15 sierpnia i możemy przeczytać taki tekst. Dagmara Kaźmierska po wybuchu skandalu związanego z jej przestępczą przeszłością zapowiedziała, że razem z prawnikami pracuje nad oświadczeniem, które ma na celu przedstawienie prawdziwego obrazu jej działalności sprzed lat. Teraz okazuje się, że celebrytka już dawno nagrała film, w którym odnosi się do tej sprawy, kiedy go opublikuje. I tutaj muszę się wtrącić, czyli co, Goniec, wszystkie te duże media po prostu kłamią, tak? Kaźmierska tutaj jest niewinną osobą, nic nie zrobiła, a prawdziwą prawdę może przekazać tylko ona. Nagrała niby film, czekamy, ale czy my się doczekamy? Raczej wątpię. Nagrała oświadczenie, ale oświadczenie z prawnikami, żeby nie było. Prawnicy też musieli tutaj dołożyć cegiełkę. I powiem wam, że coś czuję, że jeżeli kiedyś ten materiał nawet wyjdzie w jakichś nie wiem, okolicznościach, czy nie wiem, ktoś go nawet wykradnie, bo Dagmara będzie miała czas, żeby go opublikować, no to myślę, że na pewno będzie jakieś, jak już chodzi o prawników, to będzie straszonko, jakieś straszonko na pewno, że ona tego tak nie zostawi, że spotkamy się w sądzie, że tam było, to było naciągnięte, a kto pozwolił w aktach grzebać, bla, bla, bla. To ja nawet chyba nie muszę tego oświadczenia i słuchać, bo już mi się wydaje, że wiem chyba, co tam będzie. Wróćmy do artykułu. Dagmara Kaźmierska była gwiazdą telewizji, no to zawsze w tych artykułach jest tak, że najpierw całe życie zostanie opowiedziane, a to, o co nam chodzi, to znajduje się na samym końcu, dlatego przeskakujemy na sam koniec artykułu. Tutaj niżej macie kolejny dowód na to jest oficjalnie napisane na stronie faktu. Fakt dotarł do dokumentów, z których wynika, że kobieta dopuszczała się wielu różnych przestępstw. Postawiono jej aż 17 zarzutów, w tym nakłanianie do gwałtu czy bicie pracujących dla niej prostytutek. Została skazana wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy w 2012 roku, od którego się odwołała. W 2013 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w części uchylał wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy, w tym jednak uznał Dagmarę Kaźmierską winną popełnienia przestępstwa, prowadzenia agencji towarzyskiej czy namawiania do gwałtu i pobicia. Dagmara Kaźmierska została skazana na 3 lata pozbawienia wolności. A my wiemy z poprzednich podcastów, że Dagmara odsiedziała tam parę miesięcy. Nie wiem, czy to nie było nawet 11 miesięcy, ale teraz nie jestem pewien, ale pewnie jakoś tak. W każdym razie pełnego wyroku nie odsiedziała. Po wybuchu medialnego skandalu Dagmara usunęła się z show biznesu. Nie zniknęła jednak z mediów społecznościowych. Naprawdę chciała wam powiedzieć, ja nie jestem ani nigdy nie byłam zwyrodnialcem, tak jak to teraz gdzieś tam wszystko jest przedstawione. Ja miałam działalność. Ostatni raz wam mówię tu na TikToku, zarabiałam, nie gnębiłam. To są dwie różne rzeczy. Człowiek zeznać może wszystko i różne pobudki nim kierują, bo papier przyjmie wszystko, oznajmiła Dagmara na TikToku. I wiecie co, tak czytając ten tekst przyszła mi do głowy taka jedna myśl. Ja przez ostatnie, no może nie przez ostatnie, ale od 2015 roku do 2022 roku pracowałem na produkcji. W zwykłej firmie pracowałem na produkcji jako taki pracownik od maszyn, mówiąc tak najprościej, najkrócej, żeby nie wchodzić w szczegóły. I powiem wam, że te 8 lat, gdzie pracowałem w tej firmie, poprzednio też pracowałem w innych zakładach produkcyjnych i powiem wam, że tyle patologii, jaką ja widziałem w tych firmach, tyle dziadostwa. Mobbing to jest na porządku dziennym. Mobbing, straszenie, gnębienie i myślę, że gdyby ci ludzie, z którymi ja tam pracowałem, ci przełożeni, gdyby byli pewni, że ktoś nie poleci na policję, to czasami chętnie by im się ta ręka uniosła, żeby komuś po prostu przylutować, tylko żeby po prostu nie było konsekwencji. Ale gnębienie psychiczne, straszenie tym, że się kogoś zwolni, jak nie przyjdzie na nadgodziny, to jest na porządku dziennym i każda osoba, która pracuje w jakimkolwiek miejscu w Polsce, na produkcji, to przyzna mi rację, że jest po prostu dziadostwo. Nie będę tutaj się rozwijał, jeśli chodzi o ten temat. Kiedyś na innym kanale nagrałem już film na temat mobbingu. To był film, który opowiadał moją historię od samego początku pracy na produkcji do samego końca, co przeżyłem, no i tak dalej. Myślę, że może, jeżeli będziecie mieli ochotę, no to ściągnę go z tamtego kanału, bo tamten kanał już jest po prostu, nie jest prowadzony przeze mnie, znaczy w ogóle nie jest prowadzony i ten film po prostu bym tutaj udostępnił, żebyście sobie posłuchali taką historię osoby, która po prostu była blisko tego mobbingu i sama tego mobbingu doświadczyła. No tylko, że ja tam się nigdy nie dawałem, ja to zawsze się stawiałem, także ja nie byłem typem osoby zapłakanej, która potrafiła tylko spuścić głowę i powiedzieć tak, panie kierowniczko czy panie kierowniku, ma pan rację, mimo że wiem, że pan racji nie ma, ale to już może na inny materiał. Nawiązałem do tej sytuacji właśnie dlatego, że wydaje mi się, że Dagmara bez problemu mogłaby być takim typowym hersztem, taką typową Helgą w obozie w Auschwitz, która krótko te dziewczyny za te mordy trzymała, nie pozwoliła na własne zdanie, a gdy był jakiś tam sprzeciw, no to wtedy wjeżdżał jej przydupas, który karał te kobiety za to, że są nieposłuszne. I powiem wam, że najbardziej też mi jest żal osób, które po prostu bronią tej kobiety. To jest w ogóle ewenement. Dużo osób w komentarzach pod moimi podcastami dotyczącej Dagmary pisze, że no kryminalistka i tak dalej, po czym wjeżdża jakaś tam Basia, Zosia, Kasia i wyzywa tą komentującą od takich i owakich i pisze na końcu, że Dagmara jest super. No po prostu czysta patologia. I właśnie chciałbym się zwrócić do tej właśnie patologii, która broni Dagmary Kaźmierskiej. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o słowach Dagmary. A jak szukasz pokory 1, 2, 10, to nie szukaj jej u Kaźmierskiej. Kaźmierska nie ma, nie miała i nigdy mieć nie będzie pokory. A za to, co zrobiła złego, dawno odpokutowała i zapłaciła najwyższą cenę. Oczywiście w tym wpisie Dagmara kłamie, bo jaką ona najwyższą cenę zapłaciła, że parę miesięcy posiedziała sobie w więzieniu, po chwili wyszła. To, co to jest w ogóle za kara? Kaźmierska nie ma pokory. To tak samo jakby powiedziała: słuchajcie, moje fanki, pluję na was, mam was gdzieś, macie mnie tutaj oglądać, a to, co tam gadają jakieś głupki, to macie nie słuchać. Tak to wygląda. Ona tak naprawdę na fanów pluje, ona nie ma żadnej empatii w stronę fanów. Liczy się kasa, kasa ma się zgadzać, ma być wszystko tak, jak ona sobie wymyśli, a nie wy tutaj będziecie ją obrażać. Zresztą to pokazuje, jaka ta kobieta jest bezczelna, bo nie wytłumaczyła się swoim fanom, nie powiedziała w ogóle, dlaczego tak się stało, czy to zrobiła, czy nie zrobiła, chociaż w tym wypadku no to wypierać się nie ma sensu, aczkolwiek ci patofani Kaźmierskiej myślę, żeby jej uwierzyli nawet, że to nieprawda. Kaźmierska dodała jeszcze taki tekst: ja mam całe wyjaśnienie do mojej sprawy nagrane. Słuchajcie, już wiele tygodni temu. Tylko wiecie co? Nad czym się zastanawiam? Zdania moich przyjaciół są mocno podzielone. Jedni mówią: daj, żeby nie było, że będą myśleć, że jesteś najgorsza. Drudzy mówią: olej, bo ludzie i tak jedni nie uwierzą, a drudzy będą pomstować na ciebie. Znowu będzie burza, znowu będą wyciągać słowa z kontekstu. Cały czas się nad tym zastanawiam, czy ja mam to upubliczniać. Wyjaśniła Kaźmierska na TikToku. W dalszej części odniosła się do tego, jak potraktowali ją dawni przyjaciele. Właściwie kto koło mnie był, dalej jest. Wszyscy zostali koło mnie oprócz właściwie dwóch osób. Jedna już szczekała od jakiegoś czasu. Druga osoba teraz się ujawniła i właściwie moje życie jest o wiele lżejsze bez nich, powiedziała była królowa życia. Nikt nie ma wątpliwości, że miała na myśli Edzie i Jacka, z którymi przez lata występowała w telewizyjnym reality show. Sami możecie zauważyć rynsztok, który wypływa z tej kryminalistki. Możecie tutaj usłyszeć tekst: szczekała od dawna. Co to znaczy szczekała od dawna? Dama, królowa życia, i używa takich słów: tragedia. Wydaje mi się, że damie chyba nie przystoi, no ale nie Dagmarze Kaźmierskiej, która tak naprawdę wszystkich ma głęboko w życiu. Liczą się pieniądze, ale to te patofani nie zrozumieją, także nie ma co. Jeżeli chodzi o Edzie i Jacka, dużo osób w komentarzu również pisało mi o tym, że Jacek tak to wchodził jej w tyłek, a kiedy wszystko się rypło, no to teraz wiesza na niej psy. No i powiem wam, że w takiej, oczywiście przedstawiam wam moje zdanie, że w takiej patologicznej relacji z kryminalistką to tak naprawdę nie ma co tutaj szukać jakiegoś dobrego serca. Widocznie Edzia i Jacek kierowali się oczywiście interesem finansowym. Jacek narzekał, że gdy grał z Dagmarą, no to bardzo niechętnie to robił. Tylko pamiętajcie, to co widzieliście w tych Królowych Życiach czy w tych innych programach, to wszystko było grane. To, że on był tam jej jakimś tam fajnym przyjacielem, kolegą na ekranie telewizora, to nie znaczy, że w realnym życiu musiał faktycznie ją lubić. To jest tak samo kolejny przykład z pracy. Idziesz do pracy, możesz tej pracy nie lubić, możesz nie lubić swoich przełożonych, a jak masz pracować ze swoimi kolegami, koleżankami, też odzywasz się do nich po prostu sympatycznie i tak dalej, a w środku na przykład ich nie trawisz. Także to też mógł oczywiście Jacek czuć. A chodził tam oczywiście, no ktoś tu Amerykę odkrył, no jak były pieniądze, no to wtedy byli, to Dagmara była wtedy fajna i tak dalej. No oczywiście, no przecież oni nagrywali to dla pieniędzy. Oni nie nagrywali tego dla was, żebyście sobie usiedli wieczorkiem z rodzinką, włączyli Królowe Życia, posłuchali trochę tej prymitywnej kobiety i byli szczęśliwi, spakowali się po nagraniu, pojechali do domku i nie chcieliby za to żadnych pieniędzy. Oczywiście, że oni nagrywali to wszystko dla pieniędzy. Jeżeli ktoś w ogóle to odkrył, no to naprawdę jestem w głębokim szoku. Na ten moment powrót Dagmary Kaźmierskiej do mediów na takim poziomie, jaki był wcześniej, jest mocno ograniczony. Kobieta przynajmniej na ten moment nie ma wstępu do Polsatu, TVN-u i tak dalej. Oczywiście oficjalnie nie ma wstępu, nieoficjalnie. Nie zdziwiłbym się, gdyby za jakiś czas próbowano ją tam troszeczkę wepchnąć, no bo jednak kobieta generowała liczby, generowała jakiś dochód. Jeszcze raz przypomnę wszystkim, że Polsat nie odniósł się do tej sprawy, nikt nie wyszedł z jakąś inicjatywą, aby tym fanom, tym ludziom, tym starszym przede wszystkim też ludziom, którzy za bardzo do tego internetu nie wchodzą, żeby wyjaśnić, co się stało, przeprosić, że promowali kryminalistkę. Nie, bo Polsat i te inne wszystkie media mają nas głęboko w życiu, także co oni tam będą przepraszać. Nie zdziwiłbym się, podkreślę jeszcze raz, że może nie szybko, ale że na przykład za rok, za dwa znowu ujrzymy Dagmarę w Polsacie. Na ten moment bardzo dużo osób po prostu ją tępi, goni ją z internetu, nie chce po prostu z nią tutaj mieć nic wspólnego, nie chce jej oglądać. No i myślę, że to jest zdrowa reakcja na to wszystko, co ta kobieta zrobiła. A zaraz może się pojawić komentarz, ale ty też o niej nagrywasz, zarabiasz na niej pieniądze. No i to prawda, nagrywam o niej, tylko że zauważcie jedną rzecz, w jaki sposób nagrywam ja, a w jaki sposób na przykład piszą o niej w mediach. Tak jak mówię, niedługo zobaczymy artykuł, kiedy Dagmara się załatwi i będzie w szoku, że... No już nie będę tam kończył. W każdym razie ludzie inteligentną przekaz. Ja tutaj mówię o niej w złym kontekście. Mówię, przypominam ludziom to, co zrobiła, to, że nie warto takich ludzi promować w internecie, nie warto po prostu się interesować takimi ludźmi, dlatego ci, co się ze mną zgadzają, super fajnie, że macie takie podejście, że też chronicie swoje dzieci przed patologią, która coraz mocniej napływa do mediów, a psychofani Dagmary Kaźmierskiej, no to im się nie wytłumaczy. To są chorzy ludzie, którzy naprawdę potrzebują leczenia, bo jeżeli ktoś nie potrafi normalnie napisać komentarze, słuchaj, bo wiesz, ja się z tą tutaj nie zgodzę, no kobieta tam zrobiła, co zrobiła, ale być może tego żałuje, tak, a nie od razu, ty taki, owaki, pewnie masz ochotę na Dagmarę, tak, wstaję rano i mam ogromną ochotę na Dagmarę, tak ogromną, że aż muszę nagrać o niej podcast, to prawda, przejrzeliście mnie. A ja was wszystkich zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Jeżeli macie ochotę, możecie wejść w mój Patronite, tam mnie wesprzeć. Komentujcie, udostępniajcie. Co jakiś czas będzie się pojawiał film o Dagmarze Kaźmierskiej, abyście mogli sobie po prostu posłuchać na bieżąco. A to z tego względu, że bardzo dużo osób przyszło po moim pierwszym filmie o Dagmarze, dlatego wiem, że temat was interesuje, dlatego dla was nagrywam. A poza tym, poza tematem Dagmary, oczywiście sprawy kryminalne na bieżąco, zaginięcia, to oczywiście będzie na pewno non-stop. Także życzę wszystkim miłego dnia, spokojnego wieczoru i przede wszystkim bezpiecznego. Do usłyszenia w następnym podcaście.